LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego. Witajcie, witajcie młode umysły, chodźcie, zapraszam. W tym odcinku naukowa wycieczka po zakamarkach naszych domów, szuflad, szaf i łazienek, bo bystry młody umysł wszędzie znajdzie ważkie pytania. Występują. Jestem Kuba. Zosia. Adam Zaskierniewicz. Sebastian. Leon. Laura. Szczepan. A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjna odsłona Radia Naukowego. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo za nie dziękujemy, bo bez Was, patroni i patronki, LAMU nie byłoby możliwe. Odcinek 6, sezon 3. Zaczynamy. Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania. Dzień dobry, jestem Kuba i mam 5 lat. Mam pytanie, dlaczego klej klei? O odpowiedź na to pytanie poprosiłam dr Urszulę Kozwierzbicką, chemiczkę. Znacie ją z poprzedniego LAMU. Umówiłyśmy się w kawiarni, właśnie na nią czekam, ale ona jeszcze nie wie, że ja jestem dobrze przygotowana. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, że jesteś, bo ja tutaj mam gadżety. O klej będę cię pytać. Mhm. Mam tutaj karteczki, mam klej w tubce, taki klasyczny, jaki wszyscy znają. I powiedz mi, jakim cudem to się dzieje, że jak tu teraz posmaruję, przyklejam tę kartkę, to się trzyma. Dlaczego? Dobry klej kupiłaś. Słuchaj, żeby zrozumieć, dlaczego klej klei, musimy zastanowić się nad dwoma bardzo ważnymi pojęciami. Jedno pojęcie, ostrzegam, to będą trudne słowa, to adhezja, a drugie pojęcie to kohezja. No to czym różni się adhezja od kohezji? Adhezja to przyklejenie kleju lub innej substancji do materiału, powierzchni innej substancji, czyli tak zwane oddziaływania powierzchniowe. Kohezja z drugiej strony to oddziaływania międzycząsteczkowe wewnątrz takiego kleju albo innej substancji, czyli tak zwana wewnętrzna spójność. Czyli tutaj na tej mojej kartce i kleju się zadziały aż dwie rzeczy, tak? To się najpierw coś na powierzchni przykleiło i też coś między nimi się zadziało, tak? Dokładnie tak. Myślę, że fajnie jest zrozumieć kohezję i adhezję, jeżeli porozmawiamy sobie o gumie do rzucia, którą pewnie większość z nas zna. Guma do rzucia nie ma zbyt wysokiej kohezji, czyli tych oddziaływań w środku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy taką gumę do rzucia i ją rozciągniemy, to po pewnym czasie ona po prostu się rozerwie na dwa albo nawet i więcej kawałków, czyli siły kohezyjne są widoczne w gumie do rzucia, ale nie są aż tak bardzo mocne. Z kolei siły adhezyjne mogą być bardzo wysokie. Dlaczego? Jeżeli komukolwiek kiedyś guma do rzucia przykleiła się do włosów, to myślę, że pewnie pamięta, że tak naprawdę jedyną radą jest wtedy obcięcie włosów. Czyli siły adhezyjne takiej gumy do rzucia do naszych włosów są bardzo, bardzo wysokie. I takiej gumy nie da się za żadne skarby oderwać od włosów. Guma we włosach to jest rzecz naprawdę okropna, wiem z doświadczenia, ale co z naszym klejem? On przecież przykleja zupełnie niepoplątane elementy. No właśnie, to zależy, jak dokładnie się im przyjrzymy. Posłuchajmy. Dlatego klej klei, ponieważ ma zarówno doskonałą kohezję, jak i bardzo wysoką adhezję. Okej, czyli co takiego dzieje się w takiej substancji, jaka ona musi być, żeby była dobrym klejem? Więc chodzi o budowę cząsteczkową. Wiemy, że świat składa się z atomów i te atomy łączą się ze sobą, tworząc przeróżne kształty i rozmiary cząsteczek. Jeżeli taka cząsteczka jest długa, zygzakowata, ma dużo rozgałęzień jak drzewo, kalafior, to wtedy bardzo łatwo plącze się z inną cząsteczką o podobnej budowie albo nawet takiej samej budowie. Poza tym, że mogą się one splątać, to jeszcze ze sobą oddziałują. Więc jeżeli mamy cząsteczki splątane, które się przyciągają do siebie, to właśnie to widzimy jako klejenie się substancji. A jak to się dzieje w zasadzie, że jak biorę klej, taki na przykład z tubki wyciskane, to jakim cudem on w ogóle nie zostaje w tej tubce? Znaczy, czemu się nie przykleja do opakowania, tylko wychodzi na zewnątrz? Dlaczego się nie przykleja do opakowania od środka? Aha. To jest świetne pytanie. Ta substancja, która jest klejem w tubce, potrzebuje aktywatora, żeby stać się tym
klejem, którego potrzebujemy. I tym aktywatorem jest wilgoć z powietrza. Czyli jeżeli klej wydostanie się na zewnątrz, dopiero wtedy nabiera tych właściwości adhezyjnych i kohezyjnych. To pytanie zadał 5-letni Kuba. Bardzo takie błyskotliwe pytanie, nie? Tak, to jest naprawdę świetne pytanie. Bardzo Ci dziękuję, Kubo, że mi je zadałeś i pozdrawiam Cię serdecznie. Ale jeszcze tak łatwo Cię nie wypuszczę, dlatego że mówiłaś o gumie do żucia, a ja mam pytanie od Szczepana, która się z tym łączy. Jestem Szczepan i mam 6 lat i chciałam zapytać, z czego się tworzy guma? Ale ja wiem, że nie ta do żucia, to dowiedzieliśmy się w kuluarach od rodziców. No to z czego się tworzy guma? O, guma to jest bardzo przydatne tworzywo, które stosujemy w bardzo wielu dziedzinach. I dziękuję Ci za to pytanie, Szczepanie. Gumę tworzy się z, uwaga, kauczuku. Czyli kauczuk pewnie znacie z takich piłeczek kauczukowych. Kauczuk to ogólna nazwa dla materiałów, które są zarówno lepkie, jak i elastyczne. Czyli można je odbijać od podłogi na przykład. Kauczuki mamy albo naturalne, albo syntetyczne. Naturalne, czyli te, które zostały otrzymane z soku mlecznego, tak zwanego lateksu, roślin kauczukodajnych. Różnych drzew, krzewów lub roślin dzielnych. A kauczuki syntetyczne to takie, które powstały w laboratorium. Aby kauczuk stał się gumą, musimy go poddać pewnemu procesowi, który nazywa się wulkanizacja. Być może kojarzycie wulkanizację, wulkanizatora, czyli miejsce, gdzie można pojechać, jeżeli złapaliśmy gumę. No właśnie, gumę w oponie. Przyznam się wam do czegoś. Od dzieciństwa mnie fascynowało, co to za dziwne słowo pojawiające się przy drogach. Wulkanizator, wulkanizacja. Przecież to nie może być związane z wulkanami, chociaż tak się kojarzyło. No później już się dowiedziałam, że to chodzi o oponę, ale dopiero u dr Kozwierzbickiej zrozumiałam, dlaczego nazwa opon nazywa się wulkanizacja i co to za proces. Wulkanizacja to trwałe, chemiczne sieciowanie cząsteczek. I wiem, że brzmi to fatalnie, ale proces tak naprawdę nie jest aż tak bardzo skomplikowany. Wyobraźcie sobie, że macie pudełko z klockami Lego. I wyobraźcie sobie, że te klocki są poukładane w jakieś większe struktury i niech one będą naszymi cząsteczkami. W kauczuku takie cząsteczki są nieuporządkowane i mogą się poruszać, a takie sieciowanie chemiczne polega na tym, że bierzemy te cząsteczki, tworzymy z nich taką regularną strukturę, czyli je porządkujemy i dodatkowo łączymy je ze sobą za pomocą mostka, czyli za pomocą, powiedzmy, jednego klocka Lego łączymy ze sobą wszystkie mniejsze struktury. Czyli to, co jest naturalnie w kauczuku, pochodzącym na przykład z roślin kauczukodajnych, ma potencjał do tego, żeby stać się gumą. Trzeba wykonać pewne działania, żeby tą gumą się stał. To bardzo częste w naszej cywilizacji. Od wielu materiałów, takich, z których na przykład są wasze koszulki, jest z roślin. Trzeba tylko się napracować, żeby z roślin zrobić tkaninę. Doktor Kozwierzbicka ma jeszcze słowo na koniec. Szczepanie, bardzo dziękuję Ci za to pytanie i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Część druga. Zaczynamy od pytania o prawdziwe domowe utrapienie. Cześć, nazywam się Laura, mam 7 lat i mieszkam w Norwegii. Chciałabym zapytać, skąd się bierze kurz? Kurz. To jest, Lauro, bardzo poważny problem, wielowątkowy. Kogo więc o to zapytać? Zadzwoniłam do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam jest mnóstwo świetnych naukowców, popularyzatorów, którzy niejedno pytanie od młodych umysłów słyszeli. Tak jak Stanisław Łoboziak, szef Laboratorium Biologicznego w CNK. Kurz do naszych mieszkań dostaje się na kilka sposobów. Głównie wnosimy go z zewnątrz na naszych ubraniach i butach, czy też na torbach z zakupami. Może on wpadać do naszych mieszkań na przykład przez otwarte okna lub drzwi. My sami również jesteśmy źródłem powstawania kurzu. Głównie z powodu łuszczenia się naszej skóry i wypadających lub łamiących się włosów. Kurz to również włókna z naszych ubrań, sierść naszych domowych pupili, drobinki piasku i pyłów unoszących się w powietrzu. Tak, kurz to też drobinki odpadające z naszych ciał, ale nie przejmujcie się, to są drobinki, które nie są nam już potrzebne. Posłuchajcie dalej, bo to nie koniec. Uwaga, kurz jest częściowo
żywy. Ponieważ zamieszkują go roztocza, czyli mikroskopijne pajęczaki, pleśnie i bakterie, które w takich warunkach idealnie funkcjonują. Zamieszkujące go organizmy żyją w skomplikowanych zależnościach. Na przykład grzyby trawią złuszczone na skórek, a dopiero później jest on zjadany wraz z grzybami przez roztocza. Odchody tych mikroskopijnych pajęczaków również wchodzą w skład kurzu, szczególnie tego, który gromadzi się w naszej pościeli. Tak jest. Kupy roztoczy są w naszych łóżkach. I tak, to jest fójka. Ale bez obaw, możecie się spokojnie dzisiaj położyć do snu. Zasadniczo roztocza nie robią nam nic złego, ich kupy też nie, jednych i drugich nie dostrzeżemy, choćbyście się nie wiem jak przyglądali swojej poduszce. A wasi rodzice dbają o to, żeby tychże roztoczy nie było zbyt dużo, piorąc regularnie pościel. Analizując skład kurzu, można bardzo wiele powiedzieć o mieszkańcach i otoczeniu, w jakim żyją. Od samego składu kurzu również zależy jego kolor. Warto od czasu do czasu go sprzątnąć, ponieważ znajdują się w nim odchody roztoczy i pyłki różnych roślin, które najczęściej wywołują alergię. Należy jednak pamiętać, aby nie robić tego zbyt często, ponieważ to dzięki kurzowi nasz układ odpornościowy ma się czym zająć i nie atakuje komórek naszego organizmu. Kurz powstaje najczęściej w tych miejscach, gdzie nie ma dużych ruchów powietrza, czyli na przykład pod łóżkiem, szafą i komodą. Również tam, gdzie rzadko zaglądamy, na przykład na strychu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i serdeczne pozdrowienia dla Laury. To my dziękujemy za to jasne i jestem przekonana dość szokujące dla niektórych wyjaśnienie, co się kryje w kurzu. Dziękuję Ci, Lauro, za to pytanie, tym bardziej, że dzięki Tobie wpadłam na pomysł zabrania Was w Lamu na krótką wycieczkę do miejsca, gdzie kurzu niemal nie ma. Do clean roomu, dosłownie mówiąc czystego pokoju. Clean roomy są potrzebne m.in. w technologiach kosmicznych. W takich pomieszczeniach składa się części do satelitów. To dlatego, że każdy najmniejszy pyłek mógłby zaburzyć działanie naszego satelity. A jak on już będzie w kosmosie, to nikt go przecież nie poleci, nie wyczyści. O clean roomie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk opowiada pan Waldemar Bujwan. My tutaj sobie siedzimy teraz w szatni. Co trzeba założyć, żeby móc wejść do clean roomu? No to jest dosyć specyficzna odzież. Ona powinna osłaniać w zasadzie całego człowieka, bo generalnie człowiek jest głównym źródłem zanieczyszczeń w takim clean roomie. Ta odzież składa się ze spodni, fartucha, kaptura, osłony na twarz. Już jak mężczyzna ma zarost, to taka dosyć osłona musi być duża, że w zasadzie tylko oczy widać. Oczywiście później dokłada się do tego rękawice, no i obuwie, takie ochraniacze na obuwie, żeby już nie wchodzić do clean roomu w obuwiu, które było używane na zewnątrz. Jednym słowem, po przebraniu się w to wszystko wygląda się, jak to w Centrum Badań Kosmicznych, dość kosmicznie. Tu jest też taka bardzo lepka podłoga niebieska. Znam takie rzeczy z różnych laboratoriów. Po co to jest? A to są takie maty klejące. Jeżeli nam cokolwiek się do podeszwy obuwia przyczepi, w zasadzie do podeszwy ochraniacza, przejście po takiej macie usuwa te zanieczyszczenia. One wszystkie zostają, no wszystkie w dużym procencie zostają właśnie na tych matach. No my tam dzisiaj nie wejdziemy, żeby właśnie nie zabrudzić, ale może uchyliłby pan drzwi na chwilkę i pokazał mi, opowiedział, co jest w środku. Tutaj mamy pierwsze drzwi dopiero do kolejnego pomieszczenia. O! Do clean roomu wchodzimy przez drzwi, które są otwierane zamkiem elektronicznym, żeby wejść mogła tylko osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. Wchodzimy z szatni do takiej części clean roomu, która nie jest jeszcze najczystszą częścią. Tam przygotowujemy różne elementy do wniesienia do tej części najczystszej. Ludzie i mniejsze przedmioty są wnoszone przez śluzę osobową. W tej śluzie zamykamy na około 10-15 sekund każdego z pracowników i wszystko, co jest wnoszone. I następuje takie dosyć silne odmuchanie strumieniem powietrza. Taki prysznic powietrza, tak? Taki prysznic powietrza, to nawet po angielsku jest ten air shower, czyli taki dokładnie tłumaczony jako prysznic powietrzny.
I dopiero po tej procedurze otwierają się zamki, drzwi, przez które możemy wejść do wnętrza pomieszczenia o podwyższonej czystości. I co tam widzimy w środku? Dużo jakiejś elektroniki, nie? Jak to u was? No, jak to u nas? U nas głównie właśnie jest wytwarzana aparatura elektroniczna i optyczna. Na środku stoi granitowy stół, specjalnie granitowy, żeby był dość sztywny, gdzie składa się elementy układów optycznych. Elektronikę montujemy na stołach, które są pod ścianami, tam dodatkowo jest powietrze jeszcze doczyszczane, filtrowane. Widać też komorę laminarną. To jest taka część naszego clean roomu, gdzie już w ogóle warunki czystościowe są super, super. Czyli jest super czysto, a tam jest jeszcze super, ekstra, mega czysto. Super, ekstra, mega czysto, dokładnie. I to jest to biurko, które widzimy, które jest jeszcze otoczone właśnie takim akwarium, bym powiedziała. Tak. Ono jest fizycznie tak odizolowane, żeby kontakt z otoczeniem był jak najmniejszy. Ponadto tam 24 godziny na dobę, czyli bez przerwy, pracuje urządzenie takie doczyszczające powietrze. No właśnie, skąd się tam bierze powietrze? Jak żadnego okna, nic w ogóle, wszystko takie poodgradzane, to czymże tam oddychać? Powietrze tam jest wtłaczane przez centralę nawiewową. Ono jest czerpane w ogóle normalnie z podwórka. No to nie jest za brudne? I ono jest oczywiście brudne, ono zawiera pyłki roślin, zapachy różne, ale ono przechodzi przez serię filtrów już zanim dotrze do tej centrali nawiewowej i potem kanałami jest wtłaczane do clean roomu przez już takie bardzo gęste filtry, które w zasadzie zatrzymują 100% zanieczyszczeń. Dziękuję panu bardzo. Miał pan kiedyś tak czysto w domu jak w tym clean roomie? Nigdy. Nieprzypadkowo dopytałam o wentylację w clean roomach. Leon, lat 5, od kiedy na świecie jest wentylacja? Odpowiada archeolog profesor Piotr Dyczek. Poznaliście go w poprzednim odcinku LAMU. Jeśli mówimy o wentylacji, to w zasadzie właśnie to jest pytanie, czego ona ma dotyczyć. Bo wentylacja jako sama w sobie, jako definicja, to jest po prostu wietrzenie pomieszczeń, pozbywanie się na przykład dymu z ogniska, pozbywanie się różnych zapachów. Ale prawdą jest, i to pytanie jest bardzo słuszne i bardzo cenne, ponieważ rzeczywiście wentylacja to także klimatyzacja antyczna. Klimatyzacja antyczna. Kto by pomyślał? Ale zacznijmy od samej wentylacji. No jeśli chodzi o taką wentylację z normalnego punktu widzenia naszego, czyli odprowadzania spalin różnego rodzaju właśnie z pieca, no to z tym był problem w antyku, bo musicie Państwo pamiętać, że oni nie używali w zasadzie kominów. To były tylko otwory w dachu, a dopiero w zasadzie Rzymianie zaczęli tworzyć coś w rodzaju kominów, które nawet nie przypominały naszych, tylko to były takie albo kwadratowe, albo okrągłe rury sterczące z dachu ze specjalnym ażurem, przykryte małym daszkiem, żeby tam się nie wlewała do środka woda i wiatr wywiewał, tworzył podciśnienie i wysysał wszystkie tam spaliny i różnego rodzaju zapachy. Chociaż akurat, jak mówi profesor Dyczek, na Bliskim Wschodzie i w świecie śródziemnomorskim kuchnie zwykle były na zewnątrz, więc pozbywanie się dymu nie było aż tak dużym kłopotem. Większym problemem rzeczywiście było spowodowanie obniżenia temperatury. Uzyskiwano to w dwojaki sposób. Pierwszy sposób jest dość banalny i można go zastosować, mianowicie stosunkowo grube ściany budynków, stosunkowo małe okienka. No i to powodowało, że temperatura wewnątrz utrzymywała się poniżej temperatury zewnętrznej. Ale wymyślono też coś całkiem innego, przy czym my nie za bardzo wiemy, kiedy to zostało wymyślone. Niektórzy podejrzewają, że już w epoce brązu i że takie rozwiązania były częściowo stosowane w osławionym pałacu Minosa w Knossos, czyli na Krecie. Pałac w Knossos zbudowano około 4000 lat temu. I na co wtedy już wpadli? Mianowicie to nazywa się wieżą wiatrową, a tak naprawdę sprowadza się do tego, że ponad poziom dachu wystawiony jest rodzaj małego budyneczku, całkowicie przewiewnego, i kiedy wiatr wieje między tam kolumnami podtrzymującymi dach tego budyneczku, to wysysa powietrze, które znajduje się wewnątrz. A na Krecie było to tak zrobione, że poniżej tego daszku znajdował się dość głęboki szyb, a na jego dnie była woda. To powodowało, że powietrze przechodziło przez wodę, ściągało część wilgoci i ściągało część chłodu i ochładzało pomieszczenia.
Odmianą tego były znane przynajmniej na razie z Persji, ale wydaje się, z Persji, czyli VI wiek przed naszą erą, ale wydaje się, że zastosowano to wcześniej, są tak zwane wieże słoneczne, czy też kominy słoneczne. Działa to na dość podobnej zasadzie, czyli do budynku jest dostawiony rodzaj komina zwężającego się. Ten komin był pomalowany ciemną farbą, po to właśnie, żeby się rozgrzewał, ponieważ jak wiadomo, gorące powietrze unosi się i zasysa zimne. A zimne powietrze leciało znad specjalnych kanałów, w których płynęła woda, czyli kanały były zarazem wodociągami, a jednocześnie zasysano stamtąd zimne powietrze. W ten sposób można było bardzo mocno ochłodzić duże pomieszczenia, bo w małych domach to wentylacja normalna wystarczyła. W dużych, takich jak łaźnie, takich jak pałace, takich jak domy różne publicznej użyteczności, to tam oczywiście były bardzo duże powierzchnie. I ta temperatura rzeczywiście niektórzy twierdzą, że spadała nawet o 10 stopni w stosunku do temperatury zewnętrznej. Rzymianie do tego jeszcze wymyślili tak zwane kryptoportyki, czyli rodzaj takich podziemnych tuneli, w których można było się przechadzać. Tam także były otwory wentylacyjne, był lekki przewiew wiatru i kiedy były bardzo wielkie upały, to tam oni właśnie spędzali ten okres kulminacji upału w ciągu dnia. No właśnie, wychodzi na to, że Leon dotknął bardzo ważnej rzeczy, bo z tego, co pan mówi, to w różnych miejscach wymyślano różne sposoby, żeby tą wentylację uzyskać, bo to nasza wyraźna potrzeba. Tak, i proszę zwrócić uwagę, że oni, nie ucząc się fizyki, tak jak nasi słuchacze pewnie, świetnie znali prawa fizyki i potrafili je w praktyce zastosować. To są bardzo sprytne metody. My teraz na to patrząc i omawiając je, wydają nam się banalnie proste. Ale czy ktoś z nas spróbował coś takiego wymyślić? Nie sądzę, żeby nam się to tak łatwo udało, już nie mówiąc o kłopotach z konstrukcją tego typu budowli, czy konstrukcji w ogóle, drążeniem kanałów, wykonywaniem specjalnych basenów itd. i tak dalej. To bardzo przemyślna metoda. To są naprawdę problemy naukowe, nad którymi tęgie głowy się zastanawiały. Szczególnie jak się pracuje w takich strefach klimatycznych jak ja, to bardzo często podziwiam przemyślność. Gratuluję pytania i naprawdę dziękuję za nie bardzo, bo mam nadzieję, że trochę poszerzyłem waszą wiedzę na ten temat. LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. I trzecia część. Łazienkowo-wodna. Przyjechałam do Darka Aksamita, fizyka medycznego, popularyzatora nauki, żeby Darek odpowiedział na kilka pytań dotyczących wody od młodych umysłów. Darek jak zwykle jest bardzo dobrze przygotowany, wy tego nie widzicie, no bo to radio, ale ja wam opowiem. Darek teraz skrupulatnie kładzie na wadze różne przedmioty. Co takiego? Mam kamień, mam pomarańczkę, mam kamyczek większy, mniejszy, korek, jakieś nasionko, kawałek plastiku. Więc co to widzę, to że mają różną masę. I to wszystko nam się przyda. Darek przyniósł też miseczkę z wodą. I oto teraz pierwsze pytanie, z którym Darek się zmierzy. Mam na imię Sebastian, mam 9 lat i moje pytanie to, czemu w wodzie łatwiej się podnosi rzeczy, ciężary? Dlaczego tak jest? To jest świetna obserwacja, którą myślę, że każdy z nas może, znaczy dosłownie poczuć, jeśli pójdzie no, do wanny albo jeszcze lepiej na basen, bo faktycznie nasze ciało, które przecież no, swoje parę dziesiąt kilogramów waży, jak się wskoczy do wody, to nagle no, wydaje się, jakby ono lewitowało i się unosimy dosłownie. No tylko właśnie jest haczyk, bo nie unosimy się tak po prostu w przestrzeni, tylko jednak unosimy się w tej wodzie, więc o co chodzi? Rzecz w tym, że jeśli cokolwiek zanurzamy w jakimkolwiek płynie, i tu bardzo, uwaga, ja bardzo uważam na słowa, mówię w płynie i płynem mogą być ciecze, takie jak woda, ale płynem jest też powietrze, bo też może płynąć. Więc jeśli mamy dowolny obiekt, który jest zanurzony w powietrzu albo w wodzie, albo w dowolnej innej cieczy, albo w dowolnym innym gazie, to na niego działa tak zwana siła wyporu, czyli taka siła, która go wypiera do góry na powierzchnię. My jesteśmy nad morzem czy nad jeziorem, mamy piłkę plażową. Jeśli chcemy ją wepchnąć pod wodę, no to ta siła wyporu stawia nam opór, no i nie da się. No tylko pytanie, skąd ta siła wyporu się bierze? Bardzo łatwo w domu, w kuchni zobaczyć, od czego ona zależy, bo to wystarczy wziąć właśnie na przykład różne piłki i zobaczyć, no im większa piłka, no tym ciężej ją wepchnąć pod wodę, więc jasne, że tutaj objętość, czyli to ile miejsca w przestrzeni ten obiekt zajmuje, no to będzie ważne. Jak coś jest w powietrzu, to tak niespecjalnie w ogóle nawet my odczuwamy tę siłę wyporu, no chyba, że coś jest balonikiem z helem albo z ciepłym powietrzem, a jeśli wpychamy coś, no najczęściej
pod wodę, ale gdybyśmy spróbowali wepchnąć coś pod miód, który jest dużo gęstszy, zobaczylibyśmy, że jest jeszcze ciężej. Czyli zarówno to gęstość tego płynu, jak i objętość tego ciała. To są rzeczy, które wpływają na to, jak duża jest ta siła wyporu. Czyli o ile nam będzie na przykład lżej coś podnieść. To, co mówi Darek, aksamit doskonale zgadza się z obserwacjami, ale jeśli macie wątpliwości, postąpcie jak naukowcy i naukowczynie, sprawdźcie. Potrzebne będą Wam do eksperymentów różnej wielkości przedmioty, na przykład piłki, do tego woda, wspomniany miód czy olej. Dobrej zabawy. A tymczasem dowiedzmy się, skąd ta cała siła wyporu się bierze. Tu się musimy cofnąć do takiego pojęcia jak ciśnienie. Czyli jak słuchacie prognozy pogody i się pojawia informacja, że dzisiaj jest ładna pogoda, 1030 hektopaskali. O, a dzisiaj jest tylko 950 hektopaskali, jest niż i pada deszcz. Chodzi o to, że siła grawitacji ściąga nam całą atmosferę, ściąga ją bliżej powierzchni planety, także to wszystko, im jesteśmy niżej, tym więcej tego powietrza naciska na nas od góry. My tego nie czujemy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak samo jeśli my zejdziemy pod wodę, no to ta woda, która jest nad nami, no naciska na nas, bo też siła grawitacji ją ciągnie do góry, no a ona leży na nas, no więc nas naciska. Im jesteśmy głębiej, no tym większy słup wody na nas naciska, czyli im jesteśmy głębiej, tym większe robi się ciśnienie. Rzecz tylko w tym, że ciśnienie, to jest uwaga, zaskakująca informacja, jak pierwszy raz się to słyszy, ciśnienie to nie jest tak, że ta woda od góry to tak działa do dołu i tyle. Jak jesteśmy na danej głębokości, to ciśnienie działa w każdą stronę, czyli zarówno na danej głębokości ta woda, jak jest ściskana, to wytwarza to ciśnienie w prawo, w lewo, w górę, w dół, w każdą stronę. Więc teraz, jeśli mamy jakiś obiekt, który no, nie jest punktem, to znaczy, że jedna jego część jest troszeczkę głębiej, a druga troszeczkę płycej. To może być różnica no, paru centymetrów, ale nadal delikatnie z jednej strony będzie troszeczkę wyższe ciśnienie niż z drugiej strony. Czyli jakby ta dolna część, na dolną część od dołu działa troszeczkę większe ciśnienie niż na tą górną część od dołu. I teraz różnica w tych ciśnieniach prowadzi no właśnie do wytworzenia się siły wyporu. No dobrze, to jest dla mnie jasne, szczególnie kiedy opowiadasz o tych piłkach plażowych, to każdy mniej więcej gdzieś tam to próbował zrobić, ale tutaj z pytaniem kolejnym przychodzi nam 8-letni Adam. Cześć, jestem Adam ze Skierniewic, mam 8 lat, chciałbym się dowiedzieć, jak to jest, że jedne przedmioty unoszą się na wodzie, jak statki pontony, a inne przedmioty toną, na przykład kamienie. Tu bardzo łatwo, jeśli pominęlibyśmy poprzednią moją wypowiedź, to bardzo łatwo można byłoby dojść do zupełnie błędnego wniosku. Jak spytacie, nie wiem, kolegów, koleżanki w szkole, albo rodziców, albo przechodziów na ulicy, to na pierwszy rzut oka większość ludzi zgodzi się z tym stwierdzeniem. Czy ciężkie ciała toną? A wy zgodzicie się z takim stwierdzeniem? Tik, tak. A wasi rodzice? Dowiedzmy się, jak to jest. No, brzmi tak. Tak. Logicznie. Logicznie na zdrowy rozsądek, tylko że zdrowy rozsądek nie jest dobry do badania świata. Pomiary są dobre do badania świata. Więc można, korzystając z wagi kuchennej w domu, zrobić bardzo prostą rzecz. Ja na przykład mam tutaj pomarańczkę. Pomarańczkę ze skórką i widzę, że ona waży około 45 gramów. I mam też mały kamyk, który waży tych gramów 10. No to znaczy, że ten kamień jest lżejszy, czyli powinien pływać, a ta pomarańczka jest cięższa, czyli powinna tonąć. I uwaga, to był kamień, który poszedł na dno, tak. Jak kamień, a to jest pomarańczka, która trochę nas ochlapała. No więc teraz to można samemu sprawdzić w domu, że to jest bzdura, że ciężkie ciała toną. To nie masa ma znaczenie. Ha, jak nie masa, to co? No to wracamy do siły wyporu. Chodzi o to, że tonie ciało, dla którego siła grawitacji jest większa niż siła wyporu. Natomiast unosi się na danej głębokości ciało, dla których siła wyporu i grawitacji są równe. Natomiast jeśli siła wyporu jest większa od siły grawitacji, to ciało będzie wypływać na powierzchnię, aż częściowo się wynurzy. I wtedy tylko część jest zanurzona, więc tylko część generuje nam tę siłę wyporu.
Ale to dlaczego ta siła wyporu jakoś bardziej lubi pomarańczkę, a tak niemalże całkiem ignoruje kamień? Jej zupełnie nie obchodzi w tym momencie sama pomarańczka. To, co ją tak naprawdę interesuje, to gęstość. I jeśli ciało ma gęstość większą niż płyn, w którym go zanurzamy, to siła grawitacji przeważy i będzie tonęło. Jeśli gęstości są równe, to będzie się unosiło, a jeśli gęstość jest mniejsza, to będzie unosiło się do góry. I teraz przypominam, że mówię cały czas płyny, czyli ciecze i gazy, więc zarówno jeśli myślimy o baloniku z helem, to gęstość helu jest mniejsza niż gęstość powietrza wokół. Jeśli myślimy o wodzie, no to gęstość kamienia jest większa niż gęstość wody i dlatego on tonie. O co chodzi z gęstością? O to, jak dużo jest upchanych atomów w danej objętości. To mniej więcej działa tak jak w naszym dużym makroświecie. Jeśli w sali jest dużo ludzi, to mówimy, że jest gęsty tłum. Teraz możemy się zastanowić, to jaką w sumie my mamy gęstość. Właśnie, bo raz się unosimy, a raz możemy pójść pod wodę przecież. I możemy tę tak zwaną wyporność, czy pływalność kontrolować naszym oddechem. Bo jeśli nasza masa jest z grubsza, no powiedzmy te kilkadziesiąt kilogramów, ale jak tak położycie sobie ręce na klatce piersiowej i weźmiecie głęboki oddech, to czuć, że jednak objętość się zmieniła w sposób taki dość istotny. I faktycznie, jeśli jesteśmy na basenie, weźmiemy bardzo głęboki oddech, to w tym momencie nasza masa praktycznie się nie zmieniła. Siła grawitacji jest ta sama, ale siła wyporu jest istotnie większa. I w tym momencie bez żadnego problemu unosimy się na powierzchni. Ale, teraz tylko uwaga, proszę to zrobić ostrożnie, jeśli wypuścimy bardzo dużo powietrza, to idziemy na dno jak kamień. Więc jednak trzeba zostawić sobie ten zapas, żeby wypłynąć z powrotem, ale można sobie w ten sposób, wypuszczając powietrze, kontrolować wyporność i zawisnąć sobie na konkretnej głębokości. Jak się jeszcze troszeczkę bąbelków wypuści, to zaczyna się tonąć i można sobie normalnie usiąść na dnie. Tylko krótko można tam wytrzymać, bo straciliśmy większość oddechu. Nie muszę wam chyba tego mówić, młode umysły, bo jesteście bardzo rozsądne, ale dla pewności takich zabaw samemu nie róbcie nigdy. Tylko pod opieką dorosłego, ewentualnie. To ja sobie zrobię jeszcze eksperyment. Widzę tutaj korek, on taki trochę gąbka jest. Zakładam, że jak wrzucę do wody, to będzie się unosiło, tak? Dokładnie tak. Uwaga, uwaga. I co więcej, teraz znowu zachęcam, żeby to na własne oczy zobaczyć, że korek wystaje dużo bardziej niż wystaje, w tym wypadku moja pomarańczka. I zwróćcie uwagę, że czy wrzucicie kawałek styropianu, czy kawałek z plastiku, czy korek, czy kawałek drewna, to one będą zanurzone, jedne będą tak tuż pod powierzchnią, a jedne będą na przykład tak tylko do połowy. A taki kawałek styropianu, to właściwie on tak 1/10 tego styropianu się zanurza, a 9/10 jest ponad powierzchnią. Więc z tej obserwacji, nawet teraz możemy po prostu obserwując, nie wykonując żadnych pomiarów, powiedzieć, że gęstość tego korka to jest połowa gęstości wody, bo jest wynurzony do połowy. To jest bardzo prosty rachunek. Jeśli ciało jest prawie, że całe zanurzone, to znaczy, że ono ma prawie taką gęstość jak woda. Ale zobacz, tu się dzieje dziwna rzecz, bo jak ten korek jednak wepchnę do tej miseczki z wodą, to on się wydaje jakiś taki... Po pierwsze, mi tutaj się niesfornie chce wysforować na powierzchnię, ale on się wydaje jakiś taki większy, nie? Zdecydowanie to jest obserwacją z zupełnie innej kategorii fizyki, bo tu już nie rozmawiamy o mechanice, czyli o siłach, ale o optyce. I to jest pytanie, na które wpadła 5-letnia Zosia, ponieważ nie będę was oszukiwać, że przypadkiem zaczęłam robić ten eksperyment. Jestem Zosia, mam lat 5. Dlatego jak kładam zabawki pod wodę, robią się większe. Jeszcze lepiej można to zobaczyć, jak weźmie się szklankę i włoży się do niej długi patyk albo słomkę czy kredkę. Widać wtedy, widać w cudzysłowie, że ta kredka jest złamana, ale wyjmujemy ją, jest cała, prosta, więc jest to jakiś rodzaj iluzji. W czym rzecz? Chodzi o to, że tak jak my idziemy sobie po ulicy, idziemy sobie prosto, ale jeśli nagle trafimy na jakąś przeszkodę, to możemy się od niej odbić albo troszeczkę skręcić, albo czy nie wiem, jedziemy na rowerze i nagle najeżdżamy na krawężnik i troszeczkę zmieniamy kierunek, w którym się poruszamy. Chodzi o to, że światło, jeśli porusza się w jakimś ośrodku takim jak woda, powietrze, próżnia kosmiczna, to ono się porusza po liniach prostych. Bo światło musi jakoś do nas docierać. Ono pokonuje konkretną drogę. Bardzo dobrze to widać na przykład w latarkach czy laserach. Widać wyraźnie, że leci sobie prosto, ale... Ale!
jeśli napotyka na granicę pomiędzy dwoma ośrodkami. Czyli na przykład noszę okulary, więc światło, które wpada do moich oczu, porusza się po linii prostej w powietrzu, po czym nagle trafia na granicę powietrze-szkło. Czy no dobrze, powietrze-plastik. Po czym wychodzi z tego plastiku z powrotem do powietrza. Po czym wpada do mojego oka, czyli nagle z powietrza, no praktycznie w uproszczeniu wpada do wody. I tak dalej. I za każdym razem, kiedy światło poruszając się po tej linii prostej trafia na taką granicę między dwoma ośrodkami, to delikatnie zmienia kierunek swojego ruchu, czyli się załamuje. I to zjawisko załamania to jest absolutna podstawa optyki, bo ono nam pozwala wyjaśnić wszystkie takie rzeczy jak zwierciadła, soczewki, jak działają teleskopy, mikroskopy. Wracając do naszego na przykład basenu. Chodzi o to, że no, nie ma co ukrywać, że woda jest dużo gęstsza od powietrza, czyli tak, granica między powietrzem a wodą jest bardzo wyraźną granicą gęstości i światło przechodząc z powietrza do wody ulega załamaniu. No a to, co my widzimy, no to światło odbite od obiektu, więc skoro ono po drodze zniekształciło swój bieg, to do nas trafia no troszeczkę w inne miejsce w naszym oku, więc my to odbieramy jako wrażenie, że aha, czyli jest większe. Ale to właśnie jest tylko wrażenie. Chociaż ten efekt optyczny, bo tak się nazywa nauka zajmująca się światłem, jest szalenie ważny. Wykorzystuje się go w mikroskopach, które pozwalają nam oglądać bardzo małe rzeczy, na przykład bakterie. I zresztą można zrobić sobie taki bardzo prosty mikroskop z kropli wody, jeśli się właśnie na szklaną płytkę kapnie kropelkę, no i ta kropelka, tak jakby ją powiększyć, no to jest taka troszkę spłaszczona kulka, czyli mamy taką soczewkę wodną. Jak przez to się spojrzy, można przystawić smartfona do tego, jak przez to się spojrzy tam, nie wiem, na swój palec, no to mamy zrobioną taką soczewkę domową. I ten kawałek palca wyda nam się większy. Sprawdźcie sami. Sebastianie, Adamie, Zosiu, bardzo dziękuję za te pytania też, bo przyznaję, że to są moje ulubione tematy, te związane szczególnie z wypornością i wszystkim, co związane z wodą, bo one mają ten urok, że naprawdę można zrobić sobie w kuchni domowe laboratorium, trochę nabałaganić, ale samemu można się przekonać, że tak, ta fizyka naprawdę działa, tak jak opowiadamy. Także dzięki za inspiracyjne pytania. To był 6 odcinek LAMU sezonu 2023. Dziękuję za wspólną wycieczkę po fascynującej codzienności. Polećcie LAMU znajomym. To podcast dla każdego, bezpłatny, bez reklam i chyba całkiem fajny, co? LAMU działa dzięki dobrowolnym wpłatom na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo za nie dziękuję. A w kolejnym odcinku między innymi. Dlaczego węże nie mają łap? Czemu koty się wszędzie zmieszczą, a psy nie? Czy pająki mogą zaplątać się we własną sieć? Oj, będzie się działo. Do usłyszenia. Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.